No cześć, cześć witam Cię na Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Minecrafta. No jak widzicie znajdujemy się tutaj na takiej autopustyni. Przede mną jest handlarz jak pewnie się domyślacie, nie bez powodu się tu znajdujemy. Gdyż będziemy dzisiaj robić sobie Achievement Star. Trajder. Po polsku się to osiągnięcie nazywa Gwiezdny Kupiec. Więc jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o coś z tutaj naszym przyjacielem, tutaj naszym handlarzem Czesławem. Akurat tutaj taki Czesław może to być także Janusz, może to być ktokolwiek inny. Jak was się tam kupiec nazywa. No dobrze, ale przechodzimy do robienia tego osiągnięcia. Polega na właśnie tutaj ubiciu targu właśnie z naszym tutaj handlarzem na najwyższej możliwej kratce od wersji 1.18 to jest kratka 320. Kiedyś było 200 do 256 bloków wzwyż, ale zmienili to w wersji 1.18. Dla mnie to jest w sumie na plus, bo są wyższe góry, więc wygląda to całkiem dobrze. Ok. Ale właśnie przechodzimy do robienia tego osiągnięcia. Mam tutaj taki oto magiczny przycisk, jak widzicie, brzozowy. Odpali się tutaj nasza cała maszyna, czyli ten oto tutaj nasz tutaj osadnik pojedzie na samą górę tam na 320. Kratkę więc sobie klikamy ten oto przycisk. Jak widzicie, on sobie jedzie. My za nim oczywiście polecimy, za pomocą naszych skrzydeł, naszej elity. Będziemy widzieć, jak on tutaj właśnie sobie jedzie. Jaką tutaj ma piękną drogę. O, i deszcz zaczął padać. Moi dozy, tutaj na naszą najwyższą kratkę sobie polecimy. I ale naszego tutaj handlarza nie ma. Musimy na niego poczekać, bo jest dosyć wolny. Oczywiście do nas przyjedzie za chwilę. O, już go widzimy. I jak widzicie, tutaj jest 319 kratka. Nie zaliczy nam się osiągnięcie, jeżeli zrobimy na tej kratce. Ale jeżeli zrobimy to osiągnięcie na 320, czyli na, tej, na tym bloku, no to nam się to osiągnięcie zaliczy. Niszczymy sobie tutaj drogę ucieczki, drogę ewakuacji dla naszego tutaj handlarza, żeby on nam oczywiście nie uciekł, bo jest taka możliwość, że on nam po prostu ucieknie. Okej. Okay. Musimy zniszczyć ten wagonik, ale nie możemy go uderzyć tutaj naszego handlarza, bo wtedy nie będzie nas lubił. I podwyższy nam ceny. Przynajmniej kiedyś tak było, o nie. No jak widzicie, uderzyliśmy tego handlarza, ale. On tutaj jest. Okej. Okay. Na najwyższej klasy jest... I co teraz trzeba zrobić moi drodzy? Trzeba oczywiście z nim ubić targu, czyli kupić coś od niego, albo mu coś sprzedać. Oczywiście on tutaj zostanie, ma bardzo wysokie ceny. Ja przy sobie nie mam żadnej rzeczy, która mogłaby tutaj właśnie z nim zahandlować, ale oczywiście sobie polecimy tam do, po skrzynkę na dół i zaraz tutaj sobie przyje, przylecimy z powrotem. Ma, e, myślę, że będzie trzeba mu sprzedać książki. Pewnie star, e, starsi tutaj widzowie, którzy oglądali mój kanał e, od początków, no to wiedzą, co to jest za świat. To jest ogółem survival, pierwsza seria, no tak się akurat złożyło, że robimy to osiągnięcie na tym świecie, może dlatego, że tutaj miałem bardzo wielu handlarzy, um, gdzie mamy nasze książki, no myślę, że o tutaj chyba w tym shulker ok, zabieramy nasze książki i idziemy z nim upić targu i wtedy będziemy mieli nasze osiągnięcie, jeżeli mogę jeszcze tutaj, moi drodzy, dodać, no to yy, handlarz tutaj, właśnie to osiągnięcie Stad Trader, czyli Gwiezdny Kupiec, yy, jest dosyć chłonne oraz czasochłonne. Jak widzicie, potrzeba tutaj naprawdę wielu torów yy, złoconych, czyli takich, które yy, dają nam tutaj moc nasz, naszemu wagonikowi, żeby mógł szybciej jechać. Ok, nasz handlarz tutaj widać został na tej wysepce lewitującej. Dobrze, że nie ma grawitacji, więc mamy tutaj. Ok, trzeba z nim teraz zahandlować. akurat przy tym brzegu tutaj chodzi. Ok, no to jeżeli kupimy właśnie tutaj, on jest masterem, czyli najwyższy ma level. Mamy tutaj, możemy wszystko mu tutaj sprzedać do najwyższego, do piątego poziomu. On jest właśnie tutaj sobie włożymy teraz książkę. I mamy tutaj Emeraldy Trade. Ok, mamy, mamy nasze osiągnięcie, możemy tutaj do końca to sprzedać. Mu jak widzicie już nie możemy z nim handlować, bo tylko to zrobiliśmy 12 razy, dał nam 12 szmalagdów bardzo. Opłacalne moim, moim zdaniem, bardzo opłacalne. Mamy także nasze osiągnięcie. Jest ono dosyć trudne, zajmuje około, jeżeli macie już wszystkie przygotowane materiały, no to zajmuje ono 30 minut. Jeżeli nie macie wszystkich materiałów, no to nawet może półtorej godziny zająć. Przynajmniej mi zajęło szybko. Oczywiście ja mam tutaj wszystkie materiały na tym świecie, wszystkie mam pod dostatkiem, bo jestem tutaj naprawdę wymaksowany na tym świecie. No dobra, no to myślę, że będę powoli kończył to jeśli Wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam serduszka komentarzom, więc moim zdaniem warto. No to moi drodzy, do, do usłyszenia już w kolejny piątek. Trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu i cześć!